wyznają jego imię. Tak więc, przepraszam, piąty wierszy. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie, sami bądźcie, sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tutaj są wspaniałe słowa mówiące o tym, że Bóg nas nie porzuci, nie opuści. Myśli o nas, czasami nam się może wydawać, o, Pan Bóg zapomniał o mnie, o, tak jęczę, narzekam, o, jak mi źle, jak mi niedobrze. Wszyscy zapomnieli o mnie i Pan Bóg też. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. To jest nieprawda. Człowieku, ty czytaj uważnie Słowo Boże. Zastanów się nad tym, co mówisz. Pomyśl o tym, co Bóg powiedział. Przerzućmy parę wersetów. 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg istnieje i nagradza Go. Nagradza każdego, kto szuka. Szukaj Boga. Szukaj w Jego Słowie. Rozmyślaj o Nim. Rozmawiaj z Nim. Módl się do Niego. Oddaj Mu pokłon. Cześć. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Nie widzimy pewnych rzeczy, ale one są. Tak więc przystępując do Boga, wierzmy, że On jest. Jest ta wszechpotężna istota. Pełna miłości. Pełna dobrych myśli w stosunku do nas. Ta istota posyłająca swojego Syna na tę ziemię, aby zgładził grzech świata. Nie wiemy, nie rozumiemy pewnych rzeczy. Nie musimy rozumieć wszystkiego. Nie musi nam się to układać. To jest wiara. Bóg posłał niewinną istotę, aby nam otworzyć drogę, wykupić nas z naszego życia, aby otworzyć przed nami nowe życie. Chrystus daje życie swoje za nas. Ofiarował się na krzyżu Golgoty, aby nasze szaty, nasze życie było wyprane i wybielone we krwi baranka, abyśmy przed Bogiem stali czystymi. Przyjdzie ten wspaniały dzień, kiedy drzwi domu Ojca będą szeroko otwarte. Nie dla każdego z nas będą one szeroko otwarte. Nie dopuśćmy do tego, aby nas tam zabrakło. Jak czytamy o tym wielkim tłumie, którego nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów, z każdych plemion, ludów i języków, którzy stali przed tronem Bożym i przed barankiem, odziani w szaty białe i z palmami w swych rękach. Wyobrażajmy sobie, że jesteś, ty tam jesteś. Ty jesteś w tym wielkim tłumie. Ty jesteś w tej białej szacie. Ty jesteś z tą palmą. Przed tobą tron Boży. Przed tobą baranek, Jezus Chrystus. Przed tobą są cztery postacie. Przed tobą są 24 starców, siedzących na 24 tronach, odzianych w szaty białe, w złotych koronach. Ty jesteś w centrum wszechświata, tam, gdzie zaprosił cię Bóg. I oddajesz dziękczynienie Bogu za zbawienie, które dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa, że Bóg postarał się, wykonał dla nas wspaniałą pracę i utorował wspaniałą drogę. Tak wspaniałego mamy Boga w Piśmie Świętym. Jeżeli z tą myślą, z tą dobrą myślą, z tym dobrym duchem, z duchem, który kieruje naszym duchem, Duch Święty,
który przekonuje nas o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, wywyższa w naszym życiu Jezusa Chrystusa, jesteśmy uczniami Jego, naśladowcami Jego. Jeżeli z tym dobrym duchem będziemy rozważali, studiowali Słowo Boże, słuchali Słowo Boże, to naprawdę będziemy się rozkoszowali Bogiem, zbawieniem, tą wspaniałą duchową łącznością z całym wszechświatem, z istotami duchowymi, z ludźmi, którzy też mają tą wspaniałą nadzieję. Niech nam Pan Bóg tym wszystkim pomoże zrozumieć naszego Boga i naszą drogę, którą przed nami otworzył. To jest moim życzeniem i niech Cię Pan Bóg błogosławi, Duch Święty oświeca, a bądź naśladowcą i uczniem Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję.